My Skin Protector prezentuje w Barcelonie nowość Impact Glass. To jest połączenie, to jest wielowarstwowe rozwiązanie ochronne stanowiące połączenie szkła i materiałów w rodzaju folii. To jest elastyczne, to nie pęka, zapewni ochronę w przypadku upadku, w przypadku uderzenia. Tutaj możemy spuścić nawet 400-gramowy ciężarek z wysokości 2 metrów i to nie pęka. A jednocześnie zapewnia, dzięki temu, że jest na wierzchu bardzo cienka warstwa szkła, zapewnia bardzo dobrą odporność na zarysowania. No i teraz pokażemy Wam, na co pozwala to rozwiązanie proponowane przez My Skin Protector. Mamy tutaj iPhone'a 4, który już swoje przeszedł z tą folią na ekranie, jak widzimy. Folia jest trochę pouszkadzana, ale zobaczycie, że mimo to wytrzyma uderzenie ciężarka zrzuconego z wysokości tej oto dwumetrowej rury. Aż huknęło, a telefon, moi drodzy, nadal cały. Nadal cały, jak widzicie, nawet najmniejszego śladu na ekranie nie ma. Oczywiście, no, folia została uszkodzona, no ale po to ona jest. To jest materiał eksploatacyjny, który się normalnie zużywa. No i co jakiś czas go trzeba wymienić, ale jeżeli nie rzucicie prawie pół kilogramowego ciężarka na swój telefon, no to ta folia będzie służyć raczej długo, zdecydowanie dłużej niż tutaj ta na targach. Jeżeli nie zdarza Wam się upuszczać telefonu, ale za to często narażacie go na zarysowania, to My Skin Protector proponuje dla Was coś, co się nazywa Diamond Glass, czyli bardzo twarde, super wytrzymałe szkło. I zobaczmy, jak ono jest wytrzymałe. To jest wiertło, normalne wiertło. Zdaje się, że do metalu. Nie znam się aż na tyle na wiertłach, ale wydaje mi się, że chyba to wiertełko do metalu, czyli raczej twarde. No jeździmy po szybce telefonu tym wiertłem. I co? I popatrzcie, nic. Nic. Telefon wciąż jak nowy. Także tutaj niestety pewnych rzeczy nie da się połączyć. Albo mamy super wytrzymałość na uderzenia, albo super wytrzymałość na zarysowania. Że dobierając sposób ochrony Waszego telefonu, czy to folię, czy to szkło hartowane, warto zasięgnąć porady eksperta, warto zapytać sprzedawcę, które szkło sprawdzi się najlepiej w Waszym scenariuszu codziennym użytkowania telefonu.